Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale będziemy szukać reszty teleportów. Ostatnio zajęliśmy się typowo Ignadonem, czyli terenami tutaj, które zostały zlodowaciałe. Wyjątkiem jest obszar Mararkoru, który jest dosyć obszerny i raczej dostosowany na dużo późniejszy etap gry. Dlatego no, na razie tam się nie wybieramy, ale myślę, że możemy sobie na spokojnie tutaj poszukać teleportów w okolicach Tawaru, w okolicach Karakis i w okolicach czegoś jeszcze? Nie wiem, chyba nie. Mamy raczej podział, no jeszcze Ateris jest ewentualnie tutaj, te tereny. Także myślę, że możemy sobie poodkrywać. Przeniesiemy się tutaj do amfiteatru i pójdziemy sobie w stronę pierwszego z teleportów, czyli tutaj. Skąd pomysł na to, żeby tutaj te teleporty teraz sobie zdobywać? No stąd, że jesteśmy już w trzecim rozdziale fabularnym. Ja nie poświęcałam zbyt wiele czasu na zwiedzanie mapy, więc tutaj już przyszedł taki czas, że fajnie by było te teleporty mieć. Szczególnie, że gra będzie nas powoli prowadziła do formatorów, gdzie no już obijaliśmy się po okolicach. Natomiast no nie na taką dużą skalę, żeby wiadomo no. Cześć panie Mokrołas. Ja widzę, że już nie mam podków, także tutaj będziemy mieli trochę problem. Jakiś tam minimalny. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Mokrołas był potworem, który robił nam dużą krzywdę. A, bo mi te efekty nasze też schodzą. To już wiem, dlaczego ja ich nie mam. Teraz dopiero zwróciłam uwagę, że jak używamy tutaj tego czaru Morkonów, który sprawia, że schodzą nam statusy, takie jak na przykład zatrucie, czy coś w tym stylu, to również schodzą nam te, które zawierają nasze dodatkowe umiejętności. Nie zwróciłam na to nigdy wcześniej uwagi. Także to akurat mój błąd. Cóż. Będziemy sobie też zaznaczać od razu, jeżeli gdzieś tylko zobaczę miejsca, gdzie znajdują się na przykład trolle. Dobra, na razie nie mogę sobie niczego dać. Mamy zatrutą osobę. Ja bardzo ich nie lubię. Okej, no już nie zdążyłam wykonać ciosu. I dobijamy. Tak, no mroczny Alex. No właśnie. Dobra, tutaj jest raczej bezkonfliktowo. Dobra, wiadomo, trolle są nam potrzebne, bo dzięki im, ich serduszkom, głównie serduszkom, jesteśmy w stanie... jesteśmy w stanie sobie podbudować Jaxa, to znaczy wykonać te... O matko. Wykonać te eliksiry, które sprawiają, że... Że wiecie co? No, że mamy więcej punktów, jakichś tam umiejętności, czegoś w tym rodzaju. Więc no, opłaca się to robić, szczególnie, że jest ten próg 60 punktów, który no, utrudnia troszeczkę życie, prawda? No, utrudnia życie, to trzeba przyznać. Że później już wydajemy 5 punktów za jeden punkt umiejętności. To nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie. Tutaj sobie chodzi skeksik, więc sobie skorzystamy z okazji do wybicia. Nie wiem dlaczego, ale podczas nagrywania pierwszego odcinka dla was dostałam kataru. Nie rozumiem tego.
ale czasami nie warto tego rozumieć. Dobra, mamy jakąś kolejną fabrykę i mamy od razu teleport przy tej fabryce. Widzę, że tutaj się zalęgły jakieś mutanty. Nawet jeden już postanowił spuścić mi w pierdol. Stara huta żelaza. A nie, to zatruta osoba. Czyli trochę mutant. Tak w sumie. Tylko taki nietypowy. Dobra. I dobitka. Mamy też wilczka, także skorzystamy sobie. Kolcoplec konkretnie się nazywa. Kolejne burzowe gówno. Where are you? Dobra. I lądujemy. Tu są nawet rzeczy. Tak jak wam wspomniałam, te teleporty też odblokowuję po to, żebyśmy mogli w przyszłości poszukać sobie eliksirów, które nam zwiększą punkty umiejętności i inne różne takie rzeczy. Także to też dlatego tego szukamy. Jak sobie teraz zrobię zapis i będę chciała wczytać grę, to jesteśmy teraz w Ateris, dokładnie. Dobra, kolejny teleporter, który gdzieś tutaj możemy sobie w okolicy znaleźć, tego Ateris, no to będzie tutaj dopiero. Także do krateru i się przejdziemy. No i okej, będziemy szli tutaj w górkę. Ja sobie tak ustawię tutaj znacznik. Po tych terenach to w ogóle nie chodziłam, mam wrażenie. Przynajmniej sobie nie przypominam, żebyśmy tutaj spacerowali. Także może jest szansa na to, że znajdziemy tutaj coś ciekawego. Cześć. Wow. Chore szczury tu biegają. Spoko w sumie. Spoko expik, bo raczej prosty. Chory złomiarz. Czemu tu wszystko jest chore? A może to są potwory, które dopiero zaczynają się przemieniać? To tak jak wiecie, zatrute osoby, nie? To miejsce wygląda dosyć znajomo. Tam biega to zmutowane gówno, także może na razie damy sobie spokój. Mamy teraz za cel teleporty, przy okazji sobie coś tam wybić, a niekoniecznie gonić za każdym typem expa, które istnieje. Ciebie to akurat starą ważkę to bym chciałabym. A, no właśnie. Właśnie się wbiłam w to, w co nie chciałam. Co robi rozpruwacz przy młodym szakalu, ja się pytam. Nie mam pojęcia. Spoko. I jeszcze? Super. Z was coś jest? Niekoniecznie. Takie raczej zwykłe fanty. Nic szczególnego. Chociaż to można potem sprzedać, także może nie marudźmy jakoś bardzo, że to jest nic. Dobra, ta ważka mi tu spadła. Jeszcze jakaś roślinka po drodze. Cieszę się, że mam tą regenerację życia, bo ona też mi sporo ułatwia tutaj w grze. W ogóle te skiny Morkonów są naprawdę fajne. W sensie ja polecam wam zagrać Morkonem, bo naprawdę ja jestem na przykład zachwycona, podoba mi się tutaj. To wszystko. Chory złomiarz kolejny. To wygląda tak, jakby ten obszar był po prostu skażony. Tylko pytanie, dlaczego jest skażony? Nie wiem, czy to jest wędrowny kupiec, czy to są... To wygląda jak... ludzie do pokonania. Wygląda to jak jakiś obóz.
Ja sobie skorzystam, wykopię sobie żyłę Eleksu. Trochę szkoda, że nie nauczyłam się wydobywania na wyższym poziomie, bo byśmy teraz zdobywali tego więcej, ale no dobra. Rozbójnik. Ani kroku dalej, kolego. Nigdzie dalej nie pójdziesz, póki nie zapłacisz. Niby za co? Za ochronę, geniuszu. Jeśli chcesz się tu kręcić, to musimy mieć na ciebie oko. Nie jesteśmy zachłanni. Wystarczy 100 kryształków i służymy pomocą. Serio? A jeżeli uznam, że nie potrzebuję waszego wsparcia? Cóż, to by było dość... nierozsądne. Bez nas może ci się przytrafić dosłownie wszystko. Albo dasz nam szmal, albo dostaniesz w mordę. Kumasz? Przepuśćcie mnie, albo was pozabijam. Twój wybór, chłopie. Zaraz poznasz mnie z gorszej strony. No i dobra, no chuj. Dobra, tu jest trochę niebezpiecznie. Ja nie mam mikstur, także... Nie wiem, czy to było w 100% mądre z mojej strony. Da się to przeżyć, także wiecie. Ała, no tak, da się to przeżyć. Najwyżej będziemy się w kotka bawić. Kurwa, gościu, popierdoliło cię. Wiecie co, zawsze możemy zwiać. I chyba tak zrobię. Zouza do nas dołączy, ja nie będę się musiała niczym martwić. Mamy poważny wzrost oziębłości. To raczej na plus, nie? O, i teleporter a propos. Czym mi ładniej, w czerwieni czy w czerni? Czy to podchwytliwe pytanie? A, nie próbuj się wywinąć, odpowiadaj. No to powiedziałbym, że nie. Ech, zamknij się. I tak się nie znasz. No dobra, to po co to wszystko za łza? Dobra, nie będę się biła z tamtymi gośćmi już też bez przeginki, nie? Dobra. Jak my teraz stoimy z tym? No, w Ateris to by było chyba wszystko, bo tutaj już jest fort i tutaj już będziemy mieli okolice towaru. Tutaj mam w tym towarze dosyć sporo, także może jeszcze byśmy zaczęli od Karakis najpierw i na przykład byśmy się przenieśli tutaj do Tombstone. Zupełnie jakby czas tu nasrał. Dobra, nie będę spała, bo tutaj jest i tak w miarę jasno w tej grze. Tutaj mi pokazuje, że jest gdzieś teleport na górze. Może faktycznie jest i ja niepotrzebnie cały czas tutaj na dole się teleportowałam. Istny pierdolnik, a takich nigdy za wiele. Zaraz się okaże zresztą. Ale się przejdziemy. Tutaj były chyba te zatrute osoby, dlatego mi się też nie chciało tu łazić. No ale teraz to warto chyba. Zbieracz? Okej. Okay. Jakiś tam malutki expik zawsze wejdzie. Bo w grocie nie było teleportera takiego. To bardziej będzie faktycznie teleport chyba tutaj na górze. Tak, jak najbardziej. Czyli dobrze mi się wydawało. No proszę, i cyklop tam jest. Dosłownie przed naszym teleporterem. To sobie zdejmiemy, to też sobie już zdejmę. Ale ustawimy sobie tutaj czachę. Zapis, zgarniamy teleport i spadamy. Tombstone Centrum. Ależ piękny księżyc. Super. O proszę, darmowa torba Eleksitu. Mała kasetka. W
Fotografia wieży. Coś jeszcze? Harpuny. Dobra, dalej. Jak my stoimy z tym dalej? Tu są jeszcze teleporty. Jeden. I sobie może wrócimy do Tombstone. I będziemy szli tędy teraz. I wiecie co? Może sobie zmienię mikstury, póki mamy na to czas i nic mnie nie bije. Ustaw pod szybki dostęp, pod dwójkę. Spoko. Nie mogę się doczekać już tych teleporterów. Nie wiem, czy jest osiągnięcie za to, czy nie ma. Coś mi świta, że nie ma i to mnie trochę zawsze boli, że nie ma takich osiągnięć. Bo ja bym takie osobiście zrobiła. Okej, okay, kamienny szpon, to całkiem zadowolona jestem. I to jeszcze stary. Nawet jeśli mnie troszeczkę pobija, to się nic nie dzieje. O proszę, zatruta osoba. Wiecie co, weźmy sobie dołóżmy trochę do pieca. I sru. Nie wiem, czy mi się ten romans z Zozą kiedykolwiek odblokuje w tej grze, bo troszeczkę tak jak wiecie, skiepściłam z nią relację na samym początku. Ale może jest w tym jakaś szansa. Może coś z tego jeszcze będzie. Tam jest teleport na dole. Młode kolcoplece? Widzę, że młody aż ucieka przede mną. Dobra, zejdziemy więc na dół. Ten teren wygląda jak arena, ale... Ktoś tu chodzi. No niestety nie mam jak wycelować sobie. Tutaj i tutaj możemy zdjąć znacznik. I teraz jeszcze potrzebujemy się dostać tutaj, pod formator. No dobrze, okej. Potwory już widzę, że śpią. Jest was trochę więcej? Si. To nic. Nie wiem, dlaczego nie pokazuje mi wskaźnika wytrzymałości. Coś mi się chyba zbugowało. To niedobrze trochę. Łatwiej będzie zrobić jakąś gafę, nie? No, to jest w sumie jedyny minus chodzenia po nocy. I to jest konkretniej to, że potwory śpią i wydaje się, że niczego nie ma złego na drodze. A jednak jest. Tu jest całkiem fajny punkt widokowy. Wydaje mi się, że tutaj byłam, ale też nie odblokowałam sobie właśnie teleportera żadnego w to miejsce. O, kojarzy mi się, że tu łaziliśmy. Ewentualnie nie i to wszystko jest po prostu tak do siebie podobne strasznie. Ewentualnie ja planowałam tutaj iść, ale było tutaj tak dużo wrogów, że uznałam, że nie chcę się z tym wszystkim lać i po prostu to olałam, bo kojarzy mi się, że tutaj byłam z Dawkinsem. No jasne, że byłam. Tam jest ten punkt. I jeszcze gdzieś tu ominęłam teleport. No naprawdę mądrala ze mnie. Tu jest pewnie gdzieś schowany najdalej jak się da. No jasne, że tak. Co mnie atakuje? Okej, wy mnie atakujecie. Skorpiony. Wyrad to raczej nie jest jakiś problem wielki. Dawaj.
Wydaje mi się, że pokazywało mi przez chwilę zatrutą osobę. A, to zarażony bażant. Przynajmniej 35 teleportów. Szybko nam idzie. Skoro wszystkich jest, wiecie, 37. Boże, 47. To biorąc to pod uwagę, to tutaj jest ile? 1, 2, 3, 4. No, to ma to szansę bytu, powiem wam. No i jak my tutaj teraz mamy to wszystko? Tu już mamy odblokowane te teleporty. Tutaj jest jeszcze jeden. Kolejny jakiś konwerter. A raczej formator. Nie no, wiecie co, fajnie idzie, mi się podoba. W ostatnim odcinku sporo wam opowiadałam, a raczej sporo, no, próbowałam coś wam opowiedzieć o tym, że no... Moje życie jest trochę zawiłe ostatnio. I że... Zabieram się do jakiegoś vloga już od bardzo, bardzo dawna i nie idzie mi. Okej, mokrołazy. Widzę, że panowie nie śpią. No dobra, no nie musicie przecież spać. Wolałabym najpierw, wiecie, jednego. Dobra, nie, nie będę sobie zdejmowała statusu. Zatrucia. Bo jeszcze tylko tego pożałuję, coś czuję. Chociaż one trochę, wiecie... No nie chciałabym, żebym mnie uderzył. Super. Dobra, Zołza chyba już schowała broń, już jest chyba święty spokój. Nie wiem, jak wejdziemy na górę. Okej, tam jest księżyc. Ej, moment, a to nie jest miejsce, gdzie żeśmy zaczynali grę? Tak przypadkiem? O Jezu, Jax. Tak całkiem przypadkiem sobie tutaj, wiecie, trafiłam. Jak najbardziej. Tutaj są te gówna już fioletowe. Czyli tam był dom Jaxa. Już zostały z niego same kamienie, nie? No, to się porobiło. Wow, 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 Jax, proszę, nie spadaj. No i dobra, i tutaj gdzieś będzie u góry teleporter. Nie wiedziałam, że będę sobie tak chodziła po takich schałach kiedyś w grze. I super. Deltara. A to ciekawe. Że to dopiero tak naprawdę była czwarty ten formator. No i okej, tu jesteśmy już załatwieni. Został nam teraz tylko Tavar. Zróbmy jakiś zapis. O proszę, latarnia morska jest tutaj. No, bombloz, wiesz. Aj, mokrołaz. Wow, to nie mokrołaz. Bagienny pająk? Ty się nie odwracaj do mnie odwłokiem. Ja ci dam odwłok. Pamiętam, że bardzo ich nie lubiłam w jedynce. Strasznie nawet. Cześć. Wy jesteście trochę pobagowane. Obrzydliwe jesteście. Nie lubię was też. Ale dobra. Żyjemy jakoś, nie? Super. Podoba mi się, że możemy sobie tutaj poekspić. Chyba łykłam coś przez przypadek, a chciałam zrobić zapis. To nic, trudno.
Tam jest latarnia. Ja w sumie nie byłam pod samą sobie latarnią. I widzę, że powoli... W teorii powoli robi się dzień, ale w praktyce to pod żadnym pozorem się nie robi. Pasuje mi to miejsce. Tu jest sporo mutantów i tutaj jest teleporter. Koło nich. Dobra, obejdziemy. Albo i nie obejdziemy. Chyba, że tędy obejdę. Wiecie, fajnie, bo Elex... W ogóle ile mam Elexu? Takie pytanko. Tego czystego oczywiście. 38. To ile jestem w stanie zrobić z tego eliksirów? Dobra, lecę z tym. Akurat to jest rzecz, na której mi zależy. Tu jest jeszcze też paliwo. Tylko to szlamopluje. Najsampier by było dobrze. No chodź. Czytasz mi w myślach, kolego. Dobra, trochę mnie pobijesz. To sobie mnie bij. Spoko. Z ciebie jest akurat jeden Elex, ale masz jeszcze chyba kolegę. I masz patrona. Nawet dwóch. Ty, panie patron. Chodź pan. No chodź. Chodź, bo nie chcę was dwóch. No serio. Jak zwykle, nie? Dobra, ignorowanie bólu mi się przyda od razu. Na sam początek. Dobra, musimy cię robić w ten sposób. Tak jak wszystkie potwory takie, które działają na ten Elex. Jeszcze tamto gówno przylazło. No, nie trafiłeś, poważnie. Dobra, poczekamy trochę. Dobra, Kaja sobie poradziła z szakalem. Będzie skakał? Spoko. Podoba mi się, że mają pomarańczowy pasek. Taki ten wytrzymałości, bo to jest taki pasek a la Bose, nie? Coś mnie z tyłu chyba chce atakować jeszcze. A, jakiś dziób przyszedł. Dobra, to tamta se da radę chyba. Ewentualnie ja jej pomogę. Super. Poszło? Jak tam? 7 Elexu z tego gówna jest? Ale się narobimy eliksirów, moi drodzy. Boże święty. Będę się mogła tylu rzeczy nauczyć, że naprawdę. 7 Elexu to jest tak ogromna ilość, że to jest po prostu kosmos. Z tego patrona to jest chyba właśnie najwięcej. A, ty też w ogóle teleportu pilnujesz, także... Musielibyśmy się bić. Nie byłoby innej możliwości. Gniew. Spoko. Będziemy dawali, wiecie, teraz w te rzeczy związane z wytrzymałością. Duży masz doskok, ale... Nic ci to, chłopie, nie da. Coś przylazło i mnie gryzie w plecy. Dobra. Zouza się zajmie. Ja się trochę zregeneruję. Dobra, będziesz... Ajaj, dobra. Za szybko. Przynajmniej nie strzela jak cyklop, nie? Ty, to ciekawe, ile Elexu jest z takiego cyklopa.
Ile obstawiacie? Bo ja już zapomniałam sobie, nie? Ała, no doskoczył do mnie, naprawdę? Nie myślałam, że uda się. Dobra, wycofam się troszeczkę. Ej, no czemu nie zadziałało to? Pokonała go? Nie wiem. Sru. Pięknie. Cześć. Żałujesz tego? Szakal. Słaby Dzikogni, chciałam powiedzieć, ale przecież to jest ten. No, w sumie to racja trochę. Wiesz, co mi się wydaje, że już ja w tym miejscu byłam. Tylko nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj właśnie były te patrony i to gówno i ja powiedziałam, że ja nie dam rady. Dobra, tu sobie. Nie tu. Tu sobie ustawię. I biegniemy dalej. No, tyle eleksu to naprawdę mi się przyda. Będziemy mogli z tego tyle mikstur zrobić. Nie trafiłeś, powaga. No wiesz co? Jax, ja cię proszę. Ja cię błagam, chłopie. Dobra, tutaj są te jeszcze jakieś badziewia. Ale tam nie ma teleportu na pewno. A, bo ja tutaj też byłam z Kają przecież w tej okolicy. Ja już wszystko teraz kojarzę, już wszystko mi się układa w jedną całość. My w większości miejsc, żeśmy na tej mapie byli. O. Kolejny cyklop. Dobra, weźmiemy się trochę. Ogarniemy. To jest chyba dron ten. Gniew jeszcze sobie dam. I czyhacz zaraz będzie nasz. Z ciebie też jest Alex w czystej formie. Snajperski dron. Dobrze. I teraz sobie ustawić ciebie w odpowiednim miejscu. Super. Pobiegnę sobie tutaj bokiem. Bo tam jest to latają... Bokiem sobie pobiegniesz? Szakal. One też są, wiecie, przez Elex zarażone. Ten niebieski. Ale z nich nie ma, co ciekawe, Eleksu. Pamiętam, że w jedynce był z nich Eleks. Strytognia jest chyba. Tak. Jedna sztuka. W sumie ty też jesteś spoko. Panie Tryton. Witam. Trochę mnie przytrułeś, ale to nic. Spokojnie, damy radę. Koksimy po prostu naszą postać, moi drodzy. Z ciebie są trzy eleksy. Z tych latających gówien też jest eleks, ale to już może wiecie. To już bez przesady. Tu jest raptor jeszcze. Młody raptor. To latające coś sobie poleciało tam dalej. Spoko. Niepokoi mnie tylko fakt, że nie widzę jak na razie za bardzo troli takich, wiecie, leśnych, tych zwykłych, a chodzimy już po terenach, które są w towarze. To mnie trochę niepokoi, z prostej przyczyny, no. To jest naprawdę jedna z ważniejszych rzeczy teraz, bo
Dzięki temu będę mogła sobie podbić siłę, a mi akurat na sile to zależy. Stara elektrownia wiatrowa. Spoko. To sobie będziemy robili tak. I tutaj znacznik trzeba sobie odznaczyć. Kolejny mamy tutaj. Nie tak. Spoko. Wiecie, tutaj zauważyłam, że częściej biegam na skróty i może to dlatego się tak robi, że tych troli jednak nie spotykam. Też trzeba pamiętać, że trole to są przy wodzie. Ała. Trole są przy wodzie. Więc to też jest właśnie taka rzecz, nie? A my się jednak aktualnie przy wodzie zbytnio nie poruszamy. A jak już... Spadajmy stąd. Mam to miejsce totalnie. Jak już się poruszamy przy wodzie, to przy takich miejscach, gdzie jest kupa mokrołazów, a one mi nie dadzą tego, co potrzeba. Akurat. Także wiecie. Bąblozwierzę to jest już w ogóle żarcik. Kosmonaucik. Za jednego wbijemy kolejny poziom. Ja naprawdę dzisiaj bardzo rozwinę tego naszego Jaxa. Ale to dobrze. Brakowało mi tego, powiem wam. Tego, żeby poczuć, że faktycznie nasz bohater jest silniejszy niż na początku gry, nie? No, to tego mi bardzo brakowało. Tutaj tych mokrołazów powinna być kupa i ciut, bo... No, idziemy przy wodzie. No i bąblozwierzy też, ale z nich expik jest malutki, nie? Chociaż wiadomo, grosz do grosza i uzbiera nam się kokosza, jak to mówią. A ty jesteś tu, harpia. Harpie chyba akurat w miarę fajny damage wchodzi. Tutaj jest też ten ogr, widziałam. Że mi się przyglądał. Ale może go zostawimy? Może mnie zaatakuje. Dobra, nie, nie zostawię go, bo to jest za duży eks. O, proszę! A co to za Trollix? Nocny ogr. No ja widzę, że jesteś, ale to chodź do mnie. Chodź do mnie, żebyśmy pana trolla nie musieli tutaj irytować, wiesz? Pierwszy troll nam się trafił tutaj, z tego co widzę. Ten nocny ogr wygląda trochę jak świnia. Spoko. I tutaj mamy trolla w tym miejscu. Spoko. A na dole już mamy teleporcik. Ja oczywiście łaziłam gdzieś chyba przy tej plaży, ale żeby zejść aż tak blisko jakiegoś teleportu, to oczywiście nie łaska, nie? Tu jest jakiś pustynny, stara fabryka. Jakiś pustynny diabeł. Nawet nie jeden. Tylko aż trzy. Z nich też jest fajny exp, muszę przyznać. Tylko czemu tu się tak ciemno robi nagle? Chyba, że one mnie podpaliły. Mam nadzieję, że podłączyłam sobie komputer, a nie gram bez ładowania. Nie no, ładowarkę to mam raczej podłączoną. Chociaż nagle mi się tak obraz, wiecie... Zrobił tak, jakbym nie miała. Spoko. I teraz tak, odznaczamy sobie to. Odznaczamy sobie to.
Dalej, mamy tutaj. Zrobię sobie taki stały zapis, bo chcę zobaczyć, ile tych teleportów już mam. 39. Zaczynam mieć wątpliwości, czy zaznaczyłam sobie wszystkie teleporty, wiecie? Bo ich miało być 47. W Mararkorze są 4, czyli jest ich 43. A mi się wydaje, że my już powoli kończymy, więc jest szansa, że jeszcze sobie jakiegoś tam nie zaznaczyłam po drodze. Tutaj jakieś obozowisko. Nawet jakieś pomniejsze rzeczy są. Moment, to wyglądało jak jakieś pułapki, nie? No ewidentnie. Znowu dostałam kataru, ja nie rozumiem. Te skały aż się proszą, by wepchnąć je do gardła komuś wyszczekanemu. O, mamy tutaj minę. Ale byłby ubaw. Ciekawe, czy towarzysze też mogą w minę wchodzić, tak jak w jedynce? Oj, nie wiem. Ruiny hangaru. Proszę bardzo, kogo my tu mamy? Weźmiemy sobie, może wyciągniemy... Tak. Moment, bo ja sobie źle spojrzałam chyba na eliksiry. 20 potrzebuję. Do tego potrzebuję 10. Ale to dobra, 20. Jeszcze trochę eleksu i będę w stanie zrobić 3. Tutaj właśnie te serca potrzebuję. Do budowy mogę sobie zrobić. I do zręczności. Wiecie co, otworzymy sobie jeszcze te torby. To chyba wszystkie już, tak. Dobra, chciałam jakiś łuk, no nie, który mogę unieść, założyć, żeby wam pokazać. Tego nie uniosę, ten ułożę. Pod trójkę. Chcę zobaczyć, czy to są banici. Tak, to są zwykli łupieżcy. I widzę... Chociaż nie, bo my już mamy ten teleport odhaczony. Dobra, co dalej nam zostało? Tutaj na dole żeśmy już ogarnęli temat. Tu u góry został jeden. Tutaj drugi. No, ja ominęłam część tych teleportów. Dobra, potrzebujemy się dostać do tego. Pójdziemy sobie z towaru. Ze starego konwertera. No, części sobie nie zaznaczyłam. Będziemy musieli sprawdzić, których za chwilę. Bo mi ich braknie. Coś musiałam ominąć, po prostu. A no tak, tu jest ten martwy rozpruwacz. Tu sobie podlecimy akurat w ten sposób. Tu jest kolejny ogr, ale to mi się na razie nie chce z nim lać. Chyba, żeby mi jakoś bardzo... Wow. Stał na drodze. Prawie wlazłam w trolla, no nie? Czajcie to? Nie. Ty się na mnie tam nie bulwersuj, okej? Okej? Ziom! Dobra, tamta się zajmie. Tutaj gdzieś jest ten troll. Chociaż bardziej bym to dała tutaj gdzieś.
Super, perfekt. O matko, ja się zdjęłam przez przypadek ten znacznik, gdzie ja idę, nie? Dobra, z tego bąblo zwierza już nie zbieram. Bestia cienia. Dawno się nie biłam z tobą. Muszę przyznać. Zastanawiam się, które teleporty ja mogłam ominąć. W którym miejscu? Których nie zaznaczyłam? Nie wiem, naprawdę. Po prostu nie wiem. Dobra, będzie na górze teleport. O, takie luźne odcinki z teleportów. W ogóle dzisiejszy odcinek, to jest chyba odcinek 60. To miejsce wygląda, jakby miał być troll na dole. Nie siedzi tam gdzieś? Nie. Tutaj coś jest w ogóle ciekawego. O, słaby szlamopluj. Jak to słaby? Ja tam nie widzę, żeby on był jakiś słaby. W ogóle powinniśmy kończyć odcinek, ale nie będziemy tego robić. Bo chciałabym te teleporty zostało do końca. Tylko gówno i ruiny. Widzę Zouzo. Tu jest teleporter. Te zwoje drutu bywają całkiem przydatne. Do czego? Do rozparcelowania jako złom? Typowe. Zupełnie brak ci wyobraźni. Jeśli będziesz chciał wyciągnąć z kogoś informację, wtargaj go na szczyt. Połam mu ręce i nogi, a resztą zajmie się słońce. Po paru dniach wyśpiewa wszystko. Gwarantuję. Prościej dać komuś w mordę. I szybciej. Jak mówiłam, zero wyobraźni. Dobra, moi drodzy. Widzę, że mamy tutaj ten teleporter jeszcze. Ale... Tak, zrobimy sobie taki zapis. Jeszcze jeden. I teraz tak, ile ja mam tych teleportów? 41. Mam zaznaczony jeszcze jeden na mapie. A według internetu powinnam wszystkich teleportów mieć chyba 47. Teleporty, zaraz zobaczymy. Tak, 47 punktów szybkiej podróży. Skoro dwa są w Mararkorze, to dodaje nam 43. Boże, 4 są w Mararkorze, to są 45. Tutaj jeden. Jednego jakiegoś nie zaznaczyłam w takim razie. To dajcie mi sekundę. Okej, szybko udało mi się to sprawdzić. Okazuje się, że ominęłam jeszcze jeden w... tutaj. W tym. Matko kochana. W Karakis. Także będziemy tam najpierw zmierzać, a na końcu sobie zostawimy tamten w towarze. No widzicie, tutaj jest tak nasrane w tym Mororkorze. Boże, kochany, co ja mówię? W tym Karakis, że łatwo jest to po prostu przeoczyć. To jest praktycznie jeden na drugim. Jeden jest pod ziemią, jeden jest nad ziemią, jeden jest w jakimś kraterze, trzeci jest gdzieś. No, wypadało po prostu tutaj przejść, w te okolice. I powinnam znaleźć ten punkt, którego szukam. Bo to już jest niedaleko. Jeszcze sobie pokonamy jakiegoś kamiennego szpona. To jest normalne. Dobra, już jak widzicie, nie uruchamiam sobie non-stop tych wspomagaczy dla Jaxa. Tu jest teleporter, który nam zginął. Pięknie, mamy go. Słaby kamienny szpon. Karakis zgliszcza. I w związku z tym... Nie chciałam się teleportować, tylko chciałam usunąć znacznik. Tak. Tu jest jeszcze jeden znacznik, którego nie chcemy.
I tutaj jest ostatni punkt, gdzie będziemy zmierzać. Ostatni teleport, nie licząc tych w Mararkorze. Wschodnie Wszechserce. Myślę, że wbijemy też jeszcze jeden poziom dzisiaj. Już za chwilę, bo jesteśmy bardzo blisko. A teraz też jednak zwiedzamy i jest wszystko fajnie. Mieliśmy trochę większy teren do zbadania niż w przypadku Ignadonu. No może nie licząc tego, że jakbyśmy robili jeszcze Mararkor, to by nam zeszło na tym naprawdę chyba cały odcinek, bo Mararkor taki jest. Natomiast no, my nie potrzebujemy tego robić. Fajnie by było, jakby tutaj gdzieś troll sobie siedział, bo jest duże jeziorko, one lubią przy wodzie. No, ale nie widzę za bardzo. Są mokrołazy, są bąblozwierze. Niby standard, ale brakuje jakiegoś trolla, nie? A nie ma co też, wiecie. Nie trafiłam. To fajnie. Skalna ważka. Wydaje mi się, czy skalne ważki to był poziom początku gry. Chyba tak, bo w sumie tutaj takie potwory są. Te krzykacze to przecież też już jest nic. Raptora to może zostawię, bo mi się nie chce. Unikać jego ciosów. Gryzaczek. Proszę bardzo. Jeszcze żyjesz? O, hejo! Chyba mi tam gdzieś migło jakieś paliwo. Jak najbardziej. W sumie też fajnie. Szczególnie, że przydałoby się mieć ten próg najwyższy tego paliwa. Ale to musimy kupować paliwo. Wow. Z tobą to ja nie chcę mieć nic do czynienia, chłopie. No oczywiście. Przecież tych mutantów jest tu wysyp. Ja pierdziu. Ruiny kopuły. Czy to jest ta kopuła, o której ja myślę? Nie wiem, ale mutantów to jest tu od groma i ciut. Także z nimi akurat bić się nie będę. Przynajmniej nie teraz. To wygląda, jakby były jakieś tutaj okopy. Dobra, chyba mamy spokój. Sprawdźmy ilość teleportów, bo to jest istotna sprawa. 43. Zostały nam 4 w Mararkorze, to znaczy, że mamy wszystkie aktualne teleporty, które są nam przydatne i potrzebne. To możemy sobie zdjąć, to możemy sobie zdjąć. I co? I moi drodzy, myślę, że sobie na tym zakończymy. Brakuje mi bardzo mało do kolejnego poziomu, z tego co widzę. Dosłownie parę stworków. Właśnie akurat te dwa patrony to by mi w sumie tam wystarczyły, no nie? Ale no, już nie chce mi się tam lać. Chociaż też ten Elex by się przydał, nie ukrywam. Co mnie atakuje? Coś jest w kopule chyba. Przydałby nam się ten Elex, ale naprawdę nie mam ochoty tego teraz robić, bo trochę się nawalczyłam ostatnio. Kurwa, jednego Elexu mi brakuje. Musielibyśmy zabić sobie jakiegoś szlamopluja albo coś w tym stylu. Gorzej, że takich małych potworków to raczej tutaj nie ma. Tam jest torba z Elexitem. To sobie akurat zaryzykuję. Ktoś powinien przyciąć to zielone gówno. Strach przystanąć na dłużej w jednym miejscu, by w dupę nie wrózł ci korzeń. Tu jest zmutowany robal. Chodź. Ciebie chyba się opłaci bić. Dobra, wiecie co? Gniew. Super.
Daj mi Elex. Pięknie, no i to jest to, czego oczekiwałam. To wiecie co? To wyruszymy sobie do bastionu jeszcze. I co? I zrobimy sobie te eliksiry, a w kolejnym odcinku myślę, że rozdamy punkty. Chociaż wiecie co? Może ja sobie to zrobię poza odcinkiem, chociaż to jest raczej bez sensu. Po prostu zrobimy dłuższe odcinki. Ja ostatnio robiłam dosyć takie krótkie. Więc to akurat teraz myślę, nic się nie stanie z tym. Dobra, paliwo żeśmy sobie włożyli. Na dole jest stolik do robienia. Więc korzystamy sobie z tego stolika. Gdzie jest starzec? Gdzie Dawkins? Muszę z nim natychmiast pomówić. Wiem, Jax, ale ty to se możesz sobie. Dobra, i zrobimy 3 od razu. Duże napoje eleksowe. Ekwipunek pijemy teraz, eliksirki. Raz, 2, 3. No, i niewiele nam też zostaje do kolejnego poziomu, więc będziemy mogli za niedługo też to wydać. I teraz tak, zastanówmy się na szybko, jakich umiejętności potrzebuje. Tego na razie nie możemy. Tego, pełna ochrona to na pewno, bo mogę. Tutaj nie mogę. Punkty wytrzymałości. No nie mogę tutaj na razie. Regeneruję twoje punkty życia. Potrzebuję tego. Tutaj potrzebujemy tego. Tego mogłam się też już nauczyć, myślę. Tych atrybutów to samo. Te dwie rzeczy też, żeby mieć full. Tego to samo. Dobra, moi drodzy, dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten odcinek. W kolejnym przemyślę sobie, jak rozdysponować punkty i myślę, że będziemy wracać sobie do wątku fabularnego. Ewentualnie będziemy szukać eliksirów, ale raczej będę chciała pociągnąć dalej wątek fabularny. Trzymajcie się, cześć!